Hej, znowu dzisiaj, jak już mówiłam, opiszę Wam sklep, a mianowicie sklep kupfigurkę.pl. I ja stanowczo odradzam tam kupować figurki, tam ja różne modele, wszystko co tam jest, ponieważ przychodzą uszkodzone, na przykład porysowane, powyginane, po prostu wadliwe, a ta obsługa w tym sklepie, czy tam kierownik, czy kto to jest, kto odpisuje na te na przykład wiadomości, bo ja wystawiam negatywne tam komentarze, wiadomości, nie? To oni zaczynają wtedy mnie krytykować, jak ja napisałam, zaczęli mnie krytykować, że to ja, że to ja je popsułam, nie? Że nie wiem, jak się z nimi obchodzić, że to nie ich wina. A przychodzą w zwykłej kopercie, nawet nie w nie w oryginalnym opakowaniu, ani bez na przykład żadnego kartonika między nogami, tylko po prostu tak rzucone w kopertę, o tak, nie? I tak, dwa konie przyszły mi wadliwe, a jeden, którego tam zamówiłam, przyszł mi bez nogi i bez ucha, więc po prostu wyrzuciłam. Tak, i to była klacz Mustang, Grulo. I tak, pierwszym wadliwym to przyszedł ten kucyk, Dartmoor, kary. I tak, jego nogi teraz już są w stanie dobrym, bo je naprawiłam, ale one były powyginane dosłownie tak, były powyginane i ten ogon też był wygięty. A najgorzej było z nogami tylnymi, ponieważ jedna była zagięta w tą stronę, druga tak na krzyż, a te były tak na... No normalnie aż tak, nie? No był po prostu zgnieciony w tej kopercie i z tylnymi nogami dalej nie doszedł jeszcze do ładu właśnie przez to. A ja po prostu go wyginam cały czas, nie? Naprawiam. I on się po prostu kuwa strasznie. No, a naprawdę fajna figurka, polecam. Ale tego sklepu nie. Drugim koniem był Ogier Clydesdale i on do tej pory jest wadliwy, normalnie tak się rusza. I w ogóle zdarty tutaj jest. Tak, tu jest zdarty. I tak. Tą nogę ma za... wygiętą, zgiętą po prostu. A tą też jakąś wygiętą ma, że po prostu on się tak okiwa. I to denerwuje, bo jak się go stawia, to nie dosyć, że... O, nie, teraz jest dobrze. Tak, się okiwa. Widzicie to? I to tak denerwuje. No i właśnie napisałam do tego konia, dałam ten komentarz negatywny, że... Bo ja na początku przy jego zakupie poprosiłam, żeby mi przesłali figurkę niewadliwą, z oryginalnie zapakowaną i z kartonem między nogami. Oni wrzucili w kopertę i po prostu wysłali. Napisałam negatywny komentarz, to zaczęli się do mnie pruć, że to nie ich wina, że to albo w transporcie się wygięło i że jeszcze zwalali na firmę, że figurki kolekta są wadliwe wszystkie, a to nieprawda. No, więc ten i ten już są dane jeszcze ten w miarę naprawione. I była klacz Mustang Grulo i przyszła bez tylnej prawej nogi, bez ucha omalnego i cała obrysowana. Także nie polecam tam kupować, bo obsługa naprawdę jest niemiła, chamska, a do tego jeszcze właśnie takie przychodzą figurki. Ale polecam bardzo sklep monocerus.pl. Tam ta pani, co sprzedaje, jest bardzo, bardzo miła, odpowie na wszystkie pytania, porozmawia, naprawdę miła pani. No tam jest dość tanio też właśnie i przychodzą zapakowane oryginalnie w takim, znaczy ja zamawiam akurat paczką mini, to przychodzi taka koperta, taki kartonik płaski, taka koperta kartonowa i w środku jest konik na przykład jest i po dwóch stronach jego, żeby się nie obrysował, są jakby tak powiedzieć worki po prostu puste worki z powietrzem, takie torebeczki, do tego jeszcze jest taki specjalny kartonik obok nich i w środku dopiero koń w oryginalnym opakowaniu i z folią bąbelkową, nie? I do tego tam katalog i t.d. i właśnie tam bardzo polecam kupować. Jakie konie kupowałam stamtąd, to ja może chwileczkę, ja pokażę jakie konie stamtąd kupowałam. Chyba tylko te. A
Znaczy było coś jeszcze, ale nie pamiętam, zobaczcie co. Był ogier Campolina, ogier amerykański kus, ogier kusaka amerykańskiego i Kacper Sheron. I one są w stanie idealnym, myślę, że w stanie idealnym właśnie zapakowane. W ogóle nie są wadliwe, stoją ładnie. Ten też stoi ładnie, a ma nogi takie, że tam by przyszedł na pewno urwany. I ta też właśnie przyszła idealnie, w stanie idealnym. I jeszcze figurki przychodzą oryginalnie i dobrze zapakowane z figurkiświata.pl. I to tam jest na przykład kolekta, szlech i tak wszystko oddzielnie. Tylko że tam przesyłka jest bardzo droga, bo kosztuje chyba tam 25 zł, coś w tym stylu. A na Monocerus 13, taka zwykła. I idzie jakieś 2-3 dni. No, także bardzo szybko. Jeszcze zależy, czym zamówisz, nie? A tam z tej właśnie figurkiświata.pl to potrafi iść dobre 2 tygodnie i jest drogo bardzo. Także polecam sklep monocerus.pl. Nie polecam, w ogóle nie polecam, kategorycznie odradzam kupfigurkę.pl. I taka była moja opinia na ten temat. Co wy uważacie, to wasze zdanie, ale ja was tylko ostrzegam. Moja koleżanka mojej koleżanki właśnie zamówiła tam konia i też przyszedł pourywany i zwalali też na firmę właśnie. Mówili, że to nie ich wina, także nie polecam. Jeśli chcecie jeszcze o coś zapytać odnośnie figurek, sklepu, czegokolwiek, to piszcie w komentarzach. Co na tyle, pa!